Dobra, co mogę jeszcze postawić? Magazyn. No nie, no potrzebuję punktów budowy, ale to co ja mam? Postawić jeszcze jeden dom? Budowa. Trwanie. Co, mam trzy domy postawić? Dobra, to postawimy jeszcze jeden dom. Idziemy. Mogę naprawić tam siekierkę? Wyrzuć wyjście, zdejmij... Chyba nie. A to na górze to chyba pora roku, co? Tak mi się wydaje. Dawać, budujemy jeszcze jeden dom. Zrobimy tutaj wioskę. Wydobycie. Mart? O. Ja się przydadzą... O, do strzału na pewno. Nice. Dobra, ej. O kurde, ale się przeciążyłem. Chyba przesadziłem trochę. Wyrzućmy jedną kłodę. Kłoda, wyrzuć. No dobra, dwie. Klipunek. Jest ta kłoda. Dobra. Teraz tak, bo tu postawiłem pole, czyli tą drugą chatkę, aby było od tamtej strony, albo po drugiej stronie. Ale chyba postawię tutaj obok, po prostu. Tak myślę. Budowanie domy. Mały dom. O nie, nie mogę tak blisko? Bo to po prostu taka nierówność jest aż przesadna. O, 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 ale jakbym tak mógł postawić? Ten zbyt nierówny. O nie, no weźcie mi, dajcie na dół. Dobra, będzie tak stać. Druga chatka. Budujemy. Czekajcie, zaczniemy od tyłu. Idę po te kłody. Aha, bo gałęzie będę... Jest znowu za mało gałęzi. Trzeba też pozbierać. No piórka, państwo. Dobra. I nie przeciążyć znowu za dużo. Pytanie, czy takie coś mogę ściąć? Na przykład tutaj... Tutaj to było. Ale chyba zniknęło, jak postawiłem tutaj domek. Potrzebuję poziom do budownictwa. I powiem, że tu jakoś mało okien. Drewniana ściana z oknem. Drewniana ściana. Ty, mogę zrobić drewniane ściany. I mogę to jeszcze edytować? Nie mogę. Zrobił całą matę drewnianą w takim razie. To mi pewnie poziom by podskoczył. Tak, to co teraz? No i padła mi siekierka.
Ty, tu też są pióra. To nie jest przez to, że ja drzewa ścinam i to spadają. Po prostu, te pióra. To się fajnie przejrzyście tu zrobiło. Teraz. Jeszcze potrzebne są kłody. Aha, bo ja siekierki teraz nie mam. Kłodyk. Siekierka. Trochę słaba ona. Aha. Czyli jednak piórka spadają. Ścinaniu drzew. Kamień. Tylko nie mój dom. Au. Dobra. No nie, no nie wskoczę. No dobra. Ale dziwnie to wygląda, ale trudno. A z czego mogę zrobić jeszcze dach? Drewniany dach. Kłody. Dach z drewnianych dachówek. Ciekawe. A sobie zrobimy trzeci dom. Będzie taki fajny. Czy mi starczy słomy? Chyba nie. Chyba jeszcze jeden kawałek został. No właśnie. No nie, no pięć. Jeszcze jedna kłoda. Będzie brakować. Ale idę, bo od razu potrzebuję się napić. Tutaj tej brudnej chce się napić. Nie. Kaczy te surowce się odnawiają. Dobra. Teraz to trzeba czyścić. Dobra. Nikt się nie będzie czepiał, nie? Że tak po prostu sobie wyrosła wioska na środku. Trudno. Kto pierwszy, ten lepszy, nie? Smart. Biorę. O, jeszcze jeden. Też powiem szczerze, że bardzo mało to daje. Aż się średnio opłaca. Są piórka. No, na pewno potrzebne później na strzały. Dobra. To jest dziura w dachu. No i pięknie. Dom zrobiony. Albo i nie. A, tutaj jeszcze. No i teraz zrobiony. Czy wszystkie domy wyglądają tak samo? Dwa łóżka plus jeden? No, ten ma inną ścianę. Nieźle. Dobra, czy teraz dzięki temu budowaniu mogę coś innego zbudować? Drugi dom to na pewno nie. No nie, no mam 45 budowania, a potrzebuję 50 przynajmniej. Kit, robimy trzeci dom. Wody mi potrzebne. Idę sobie usmażyć jakieś mięcho. Czekajcie. Róbmy 3 mięsa. Dobra. Mięcho, mięcho. Jak tam świeżość? Cały czas dobrze.
Jakie tu drzewo? Gdzie mi tu na moją wioskę spadasz? Ale teraz zaskoczę wszystkich, bo zrobimy drewniany dom. Nie będą się tego spodziewać, nie? Dobra. Wiecie, bo już lekko przeciążony jestem. Domek. Prosty mały dom. I pięknie będzie. Dobra. Teraz tak. Drzwi. Kamienna ściana z drzwi. I można z kamienia też domek zrobić. Kamień, kamień, kamień. Nie, dobra, zrobimy z drewna. Dlaczego? Dlatego, że nie nazbieram tyle drewna. Tyle kamienia. Dobra. Dach to zaraz robimy. Ty, cztery kłody aż. Ja pół lasu wytnę na ten jeden domek. Trudno. No i się... No i... Dobrze, że nie ma tutaj systemu zniszczenia, ale to dziwne są te. Bo jednak gałęzie się nie uginają. Będą musieli chyba zrobić tak, jak jest w deforeście, że po prostu te drzewa... ta gałąź chyba tam po prostu wchodziła w ziemię, tak mi się wydaje. Jednak jest to trochę uciążliwe, jak te drzewa tak dziwne robią tańce tutaj. Jest, mogę zbudować magazyn na zasoby. Idealnie. Taki, że muszę najpierw to skończyć. A magazyn na zasoby? Gdzie będzie? Zasoby. To nie tu. Magazyny? Tutaj. 10 kłody, ej. Gdzie ja zmieszczę 10 kłody? Ja 5 podniosę chyba, albo 6 już jestem przeciążony. Zebrałem całe? Chyba tak. No lasu mi tu zabraknie, bez kitu. Problemem jest trochę to, że nie mogę się kimnąć w dzień. To trzeba czekać. Prawda, każdy budynek, jaki ja zbuduję, będzie mi tutaj pokazany? Problematyczne. Dobra. I królik się znowu złapał. Niech poleży sobie do zimy. Nic mu się nie stanie, nie? Już będę przeciążony. Czyli na kłoda. Dachu jeszcze nie ruszam. Dach też zrobimy drewniany najwyżej. Czekajcie, może jak dodam poziom jakiś? Co my tu mamy? A to jest wydobywanie. Wycinanie drzewa. Damy na razie szybsze drzewa. Da się. Jednej kłody zabrakło, naprawdę. Problem będzie właśnie z tymi kłodami. Żeby 10 przynieść. Nie wiem, jak to zrobię.
się zepsuł jeszcze. Naprawdę. Cię chyba nie opłaca więcej młotków robić. No nie mówcie, że to z kłody się robi. Młotek. Młotek z kłody. No jest ten królik. Takie za łatwe to. Dobra, na razie jej nie aktywuję. Takiej potrzeby. Co to jest? Wyglądało dziwnie. Mogę zrobić kill off? Motyka. Siekiera. Pochodnia. Drewno opałowe. Może potrzebny im jakiś warsztat. Wtedy dopiero kill off będzie. Nie wiem, czy... Powiem wam, że chyba nagranie tak przycina, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie. Dopiero jutro się tego pewnie dowiem, jak będę sprawdzać to. Nie czuję, żeby to było szybsze wydobywanie drzewa. Tu pióra poleciały, czy mi się zdawało? No. A ja już jestem przeciążony. A mam 7 chyba drzewa, tak? O, jest waga tutaj. Ja nic ciężkiego nie mam, ej. Kamienie 9 ważą. Łody. Patyki. Dobra, trzeba by było patyki do skrzyni najwyżej na razie schować. O, może tak. Wtedy dałoby radę nazbierać tego. Takiego. Dobra. Idziemy odłożyć patyki i kamienie. Patyki. Myślę, że jak ogarnie się skróty, to nawet szybko to może iść. Poma. Dobra. Mięso potrzebuję? Chyba nie. Jabłko. Jemy sobie jabłka. Marce? Bo one też trochę ważą. Dobra, zjem je wszystkie. I tyle. Idziemy ścinać. Było coś do zebrania? Już? Chyba nie. Dobra, zaraz siekierka mi pęknie. No i prosto w dom. Kurde. No nie, no patyki. Kamienie. Wiecie, te dwa kamienie wziąć. Kamień. Kamień. Tyk. Patyka mi brakuje. 4 patyki. Dobra. Mam jeszcze magazyn zaraz tutaj. Ciemno. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I ile mam? 8? Jeszcze trochę. 2. Wiecie, ile mam? 11 mam. Dobra.
Ideola. Trzy domki. Magazyn będzie stał tutaj. Magazyn na zasoby. Co za przeszkody? Jakieś niby są. Myślę, że drzewa muszę ściąć? Chyba tak. A ściąć te drzewa. Idę te kłody odłożę. Kimniemy się. Już będzie się lato kończyć, to sobie to zrobimy. Pytanie, jak wziąć, skąd wziąć nasiona? Idziemy do podwójnego łoża. Użyjemy te kłody. EF. Okay. O! Ale odłożyłem trochę. Kłoda 9 odłożyłem. Dwie nie weszły. Dobra. Zaraz pościdamy, będzie tu miejsce. No i na mnie. Głupie, że trzeba czekać, żeby przetrwać sezon. Co ja mam? Zimno mi się robi, czy co to jest? Było u dźwigu. Ciekawe. To trzeba wyciąć chyba. Dobra. Magazyn na zasoby. Nie. Tu. O, teraz idzie. No. Czemu nie można tego niżej? Nie to. Ja wiem, że tam z tyłu jest kawałek górki, no ale bez przesady. Tak stało. I tyle. Wiemy to z plecionki? Wody potrzebne mi do tego. No właśnie. Robię to z plecionki, trudno. A czasu. Tylko później znowu będzie za mało mi tego punktów budowy. Trochę głupie to. Bo nie ma co budować zbytnio na początku. Wydobycie wzrosło. Oddaję ten punkt w ten i jakoś tak niezbyt to działa. Co jest? Dobra. Dobra. Teraz tak, trzeba iść się napić. Z rzeki oczywiście. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy nie mamy problemu z zimnem. To tak być. Kurde, zaraz całą rzekę ogołocę z tego. Wolałbym mieć drewniany dach. Może da radę z plecionki zrobić. Wtedy zrobimy. No, tam było coś o tym ubraniu na zimę, ale... To ja nie mam szwalni do tego.
Zobaczcie, żeby zrobić szwalnię, to ja potrzebuję... Naprawdę ja mam limit budynków jeszcze? Wait. Idę wyburzyć coś. Idę to wyburzyć. Będziemy niszczyć. Dobra. Wiesz, że teraz będę mógł zrobić... O, ej. To wezmę, zniszczę. Wiesz, że teraz będę mógł zrobić szwalnię? Przecież rzemiosła potrzebuję. Nie, bez sensu. Stodoła też. Rolnictwo mi potrzebne. Potrzebuję pola, w takim razie. Patyk kłoda. Czekajcie, zrobimy sobie haczkę, spróbujemy zrobić pole. Matthew też sobie kupił Medieval Dynasty, już? No proszę. Mam nadzieję, że będę mógł postawić tutaj dom. Jak nie, to też zburzymy. Tam. Tych domów i tak nie potrzeba. Również utrata wytrzymałości topora. Cześć Conan, witam. A, że jestem brudny. A to potrzebuję wanny. A to dziękuję bardzo za informację w takim razie. Da się. Teraz pole. Dobra. Haczka. Kupię mi patyków. Zaraz zbierzemy. Powinny leżeć. Motyka. To się nazywa. Muszę mieć torbę z nawozem. Skąd ja wezmę nawóz? A przecież nawóz to ja muszę mieć ze zwierząt. Kupić można. Ile mam monet? 50. Że starczy. To co ja mogę ewentualnie sprzedać jeszcze? Jagody. Idę sprzedam jagody. Mam ich dużo. Albo kłody. Chcieliby kupić kłody? Zobaczmy. Weźmy 5 na sprzedaż. I dawaj te jagody. Trochę za dużo. 1,07. Idziemy. Idziemy handlować. Czekajcie, może najpierw coś zjemy. Będzie źle. A, dobra, to wiecie co? Mięso świeżość jest dobrze, to jest dobrze. Babka lekarska. Jemy tą rolatkę. Jemy.
A jak zrobić wannę? Czekajcie, tu gdzieś było tu. Tu. Meble. Wiesz, jak pójdę brudny, to ten. To nie spodoba im się to? Umyjmy się może najpierw, co? Wanna. A to będzie stała. Tutaj. Weź kąpiel. Niezła kąpiel. Dobra, czysty. Można iść handlować. Ale niedługo też się zacznie robić zimno. Trzeba będzie o tej szwalni myśleć, ale... Nie wiem. Na pierwsze poziomy może trzeba... Kupić sobie ubranie? Borowo Gostowie. Jakieś zadanie. Nie, tam zadanie. Poradzimy sobie. Kurde, znowu jakoś tak mi przymula. Nie wiem, czy gra nie ma jeszcze problemu z optymalizacją. Wydaje, że nie powinno tak być. Ja mam zużycie karty graficznej na 78%. Ale w niektórych miejscach tak. Też przez większość czasu, bo to wskakuje nawet na 80 parę. Ej, twardy, witam. Cześć. Goku więcej energii zabiera? Zabiera, ale... Podczas lotu... Wtedy nic się nie dzieje. Dawaj ten kamień. Nie zabiera mi wtedy podczas lotu. Nie wiem, czy to się wyrównuje. Odrosły jagody? Nie. Kiedy to odrasta? Ej, ale to widać, że to jest ta ścieżka taka zrobiona, żeby sobie pozbierał po kolei gałęzi, później jagody. Podejrzana trochę. Czy to mi pokazuje quest? Tego co wiem, to temperatura na razie nie oddziaływuje na postać. Pracuję na tym. Aha, nie ma tego jeszcze, nie, bo była informacja o tym. Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo. O, zobaczymy. Wybacz, ale jesteś dla mnie trochę za młody. No nie, no, nie przesadzaj. Tworzę nową osadę i szukam dobrych ludzi, którzy zechcą do mnie dołączyć. Słyszałem, że budujesz swoją reputację. Kontynuuję, może rozważę twoją propozycję. Wymagana reputacja 50. Ej, masz chwilę? Pewnie o co chodzi. No i dzisiaj ładna pogoda, nie sądzisz? Jak oryginalnie. Dobra, nie ma czasu. No to fajnie, pogadaliśmy. Newcomers. Mieszkańcy twojej wioski, aby zachęcić ludzi do przyłączenia się do twojej wioski, musisz zdobyć odpowiednią liczbę punktów reputacji dynastii. Możesz spróbować ich przekonać, budując dla nich domy i rozmawiając z wolnymi ludźmi w okolicy, którzy mogą chcieć dołączyć do twojej rozwijającej się osady. Ludzie są bardzo potrzebni, aby móc pomóc w szybszym zbieraniu zasobów, opiece nad zwierzętami, uprawie pól, opracowywaniu technologii i poprawieniu jakości życia wszystkich. Myślę, że ta gra ma całkiem spory potencjał, ale coś czuję, że będzie mało tego wszystkiego. Jak na razie, ale to jest alfa w końcu, nie? Także... Gdzie są ludzie? Jakaś sakwa. Tu, chyba w środku. Poleciałem. Tu? Czemu wy stoicie w domu wszyscy? Dzień dobry. Masz chwilę? Jak się ostatnio masz? Nie wspaniale. A propos ta plus 10. No dobra. Możesz się trochę przesunąć. Właśnie wróciłem z pracy w polu. Ciężka praca. Co za dzień? Pracuję prawie cały, ale wiem, że moja ciężka praca się opłaci. Wiesz, co rano wstaje, to mu Pan Bóg daje. No i spadła mi aprobata. Dobra, nieważne. Żona jest niezbędna, by zapewnić przetrwanie dynastii. Dzięki niej będziesz mieć dziedzica, który po osiągnięciu odpowiedniego wieku będzie kontynuował twoją historię, zwiększać reputację dynastii i rozwijać wioskę. Twoja żona może także pomóc ci ponownie rozdysponować twoje talenty oraz uleczyć twoje rany. Pamiętaj, by dbać nie tylko o siebie, ale i o całą swoją rodzinę. Jeżeli twoja żona będzie zniesmaczona twoimi czynami, na przykład brakiem schronienia czy jedzenia przez długi czas, albo niemożliwością ogrzania się podczas zimy, może od ciebie odejść, zabierając ze sobą dziedzica. No proszę. Pokaż mi swoje towary, właśnie po to tu przyszedłem. Ona ma tylko żarcie. Chcesz kłodę? Sprzedaj. Cena 1. No kuźwa. Czekaj. Może ktoś mi więcej coś da.
Hej, masz chwilę? Niedawno zajmę się polowaniem. Masz jakieś wskazówki? Aprobata, minus 5? Co ty? Panej. Chciałem zagadać. Jest drugi kupiec. Tutaj. W tym magazynie siedzi. Chyba. Nie ma? Pokaż mi swoje towary. Po to dodatkowe łóżko w domu? No na pewno. W małym domu. Można gnój kupić, dobrze. I paszę dla zwierząt. Potrzebuję gnoju. 10 za jedną sztukę gnoju? Powaliło typa? Dziesięć monet za sztukę gnoju. Za sztukę gnoju. Naprawdę. Dobra, wezmę dwie sztuki gnoju. Ja pierdzielę, ale zdzierstwo. Kura. Kurde. Dam mu słomy. Masz 20 słomy. To jest 20 monet. To oznacza, że mogę znowu gnoju dokupić. Tylko pytanie, co ja zasadzę? Masz chwilę? Mam dzisiaj ładną pogodę, nie sądzisz? No, aprobata. O pogodzie zawsze działa. Dobra. Pójdę jeszcze raz do niej, może ona ma jakieś nasiona. Właśnie graficznie to podobnie wygląda do Kingdom.com, nie? Zupa, śliwka, bla bla bla. Nasiona? Coś? Nic? To ja już pójdę, do widzenia. Idziemy. Jest jeszcze jeden kupiec tutaj? Tam jeden, tu jeden. I tu jeszcze jeden będzie. Wiecie, może ten będzie miał nasiona. Chyba tutaj. Ty? No, wy wszyscy w domach siedzicie. Jest, nasiona cebuli, marchewki, pszenica. 20 za jedno nasionko pszenicy. Chyba tyle kasy to ja nie mam. Co moje pieniądze? Tutaj 30. Na jedno starczy. A czekaj. Zrobię worka do ziarna, go na dostać sobie. Można go się wiosną zbierać jesienią. Lub wysiewać jesienią. Zbierać latem. Co? Wysiewać jesienią i zbierać latem? Gdzie to zimy nie przetrwa chyba. O co tu chodzi? Oszukują coś mnie. Dobra, sprzedam jeszcze 10 słomy. Ej, ta słoma to jest łatwy zarobek. Powiem szczerze. Żyto. Czekaj, ja mam teraz wiosnę, czy co ja mam? Dawaj. Ej, masz chwilę? Jak się ostatnio masz? Robata plus 0. Nieźle. Nie patrz się tak, że podrywam ci żonę. Padamy. Przydałby się koń. Widzicie, że kiedyś będzie można mieć konia? Jak się obłoży sianem przy sadzeniu, to zima nie straszna. Po prostu wyrasta dopiero na wiosnę. Ciekawe. Można spróbować. Powinno być, że można nazwać swoją wioskę. Ona wtedy się pojawia na mapie i na znakach też. Powinno tak być. Odrzucam ten pomysł twórcom, jakby kiedyś oglądali ten gameplay, chociaż wątpię. Ale może. No, podczas biegu powiem wam, że chyba za dużo informacji przetwarza gra i się przycina. Dźwięki są trochę dziwne. Czasami jak biegnę, to czuję, jakby ktoś za mną pewnie dobiegał. Ale są momenty, że gierka przycina. Jak się biega? Ja spróbuję jeszcze niższą grafikę. Niskie, średnie. Wam, że dużej różnicy w grafice nie ma. Nie no, zużycie karty graficznej jest takie samo. Chyba nic tu nie zmieniło. Czekajcie, ja sobie w ogóle muszę uchylić okno. Jest trochę za gorąco. Dobra, jest moja wioska.
Ten dom muszę spróbować skończyć, bo może da radę kogoś zaprosić do naszej wioski. Ja mam, że nie wiem. Jakoś tamta wioska, jak tam wszedłem, to było pusto. Tam ludzie nic nie robili. Dobra, mamy gnój. Ósemką. Nawóz. Dobra. Dobra. Graczka. Wymagane. Były graczki. Ma ktoś jakąś graczkę? Jak to zrobić? W sensie, że motyka? Chowaj, chłodnia, oraj. Torba, nasiona. Nawóz. Pszenica. Trzeba to podlać, czy nie? Też ciekawe. Dobra, trzeba słomy i drewna. Idziemy po słomę. Najcenniejszy towar w tym świecie. Motyka. Graca inaczej. Tutaj gracka miało prawie kaczkę. Wiem, o co chodziło. Fajnie.